No dobra, to gdzie teraz? Przepraszam. Przepraszam, przepraszam pana. Wie pan, jak się dostać do Pałacu Kultury? Dziękuję. Przepraszam. Przepraszam pana, przepraszam. Jak do Pałacu Kultury dojść? Aha. Speakly, twój przyjaciel w podróżach. Ja niestety jestem z rocznika 95, czyli tego rocznika, który w podstawówce i gimnazjum miał tylko jeden język obcy i w moim przypadku był to język angielski. I drugi język obcy pojawił się dopiero w liceum i był to język niemiecki dla mnie. I powiem wam szczerze, że przez te 3 lata nauki niemieckiego w liceum nie nauczyłem się kompletnie niczego. A dzisiaj nawet bym się nie potrafił przedstawić. Iżbin Paweł? Chyba Iżbin Paweł, nie? Czy nie? A powodów, dlaczego się niczego nie nauczyłem, jest prawdopodobnie z miliard. Ale chyba głównym powodem było to, że język niemiecki w mojej szkole był przeklęty niczym obrona przed czarną magią w Harrym Potterze. I przez 3 lata nauki niemieckiego miałem chyba łącznie z 6 nauczycieli. Ale na szczęście dla takich osób jak ja i prawdopodobnie może też ty, istnieje rewelacyjna aplikacja do nauki języków Speakly. Speakly w odróżnieniu do innych aplikacji tego typu został stworzony przez zespół poliglotów. Poliglotów, czyli oczywiście osób, których pasją są języki. I ci poligloci, tworząc aplikację Speakly, postawili sobie tak naprawdę tylko jeden cel. Nauczyć cię jak najszybciej, w sposób komunikatywny, posługiwać się innym językiem. I to zupełnie tak na marginesie teraz, chyba mi się najbardziej podoba w aplikacji Speakly to, że ten sposób nauki jest zupełnie inny od tego, który pamiętamy ze szkoły. Bo sposób nauki w aplikacji Speakly został w ten sposób opracowany, że najpierw i przede wszystkim uczymy się zwrotów, które są używane w codziennym życiu. I dziękuję bardzo pani od niemieckiego ze szkoły, bo wiem, jak powiedzieć po niemiecku, że chcę obrać 453 banany, ale nie mam pojęcia, jak się przedstawić. Więc spróbujmy wspólnie w tej chwili. Wchodzimy w aplikację Speakly i witają nas takie kafelki. Każdy kafelek oznacza inny sposób nauki z aplikacją. Dobrze, czyli wejdźmy na przykład w zadanie ze słuchu Joffrey. Za chwilę wysłuchasz swojego pierwszego ćwiczenia ze słuchu. Rozpocznij je teraz i kontynuuj słuchanie w trakcie dnia. Czyli to jest jedna z tych rzeczy, które możemy robić w tle, gdy na przykład jedziemy autem lub na przykład sprzątamy dom. Salut! Je m'appelle Joffrey. W aplikacji również od razu posiadamy tłumaczenie. Kolejnym kafelkiem jest sytuacja live, gdzie prowadzimy rozmowę na żywo. Est-ce que tu connais cette personne? Nie, nie znam tej osoby. Kto to może być? I w tym momencie musimy utworzyć zdanie. Posłuchaj jednej piosenki. To jest akurat bardzo fajne, że ta aplikacja Speakly jest w pełni zintegrowana ze Spotify'em. Więc w momencie, gdy klikamy odsłuchaj w aplikacji Speakly, uruchamia nam się Spotify z playlistą właśnie tych piosenek w języku francuskim. No i dobra, wybierzmy pierwszą lepszą z brzegu. Dobrze, to spróbujmy teraz nauki słownictwa. Idę do kina. Je vais au ciné ce soir. Od czasu do czasu zaczniesz budować pełne zdania, wykorzystując opanowane słowa. Przygotuj się na prawdziwe rozmowy. Jak leci? I spróbujmy. Comment ça va? Ja na chwilę obecną jestem nadal na poziomie początkującym z języka francuskiego, no bo co się dziwić, dopiero się nauczyłem ilu? 51 słów. To też jest fajne, że aplikacja mówi wam konkretnie, ile słów już znacie. I najważniejsze, aplikacja Speakly jest w pełni kustomizowalna. I co to oznacza na język polski? Byście wiedzieli, co znaczy kustomizowalne, jakbyście używali Speakly, byście się uczyli języków obcych. I kustomizacja tej aplikacji polega na tym, że gdy zakładamy konto, musimy wybrać, które języki nas interesują do nauki, a następnie musimy zdefiniować, czy bardziej nas interesuje na przykład rozumienie i mówienie, czy na przykład pisanie, a może ewentualnie obie te rzeczy naraz. Ja wybrałem obie te rzeczy naraz, gdy wybierałem język francuski, bo ja chcę być akurat w tym języku dość wszechstronnie wykształcony. No i nie będę oszukiwał, trochę liczę na to, że jak się już nauczę francuskiego, to pojadę do Paryża i odnajdę mojego Francuza z Korei. Ale dobra, wracając, Speakly, czyli najlepsza aplikacja do nauki języków, którą wam mogę szczerze z całego serduszka polecić. Plus dodatkowo pierwszych 7 dni jest kompletnie za darmo. A jak wszyscy Polacy dobrze wiemy, za darmo to jest rozsądna cena. A po 7-dniowym okresie próbnym możemy otrzymać nawet 60% zniżki przy subskrypcji rocznej. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz, kochani, i teraz was zapraszam do oglądania. Uwaga, tata powrócił. No i jak tam, podobała wam się reklama? Mam nadzieję, że tak, jak nie, to was dojadę. I teraz wszyscy w komentarzach piszemy: dziękuję pan Speakly w dowolnym języku świata. Jestem naprawdę ciekaw, jakie języki uda wam się odnaleźć. I nagle się okazuje, że jakiś widz odkrywa zaginiony od tysięcy lat język tylko po to, żeby napisać w komentarzu: dziękuję pan Speakly. Dobra, w dzisiejszym odcinku oglądamy program Szkoła. Zapraszam. Inga Sowińska z gimnazjalnej 2 A i Mariusz Zawojski z 2 C są parą. Inga jest szczęśliwa, bo uważa, że Mariusz to chłopak idealny. Czy chłopak idealny? Piwnego brzusia nie widzę. Inga, halo. Mhm, tak. Słuchasz mnie? Tak, cały czas się słucham, tak. No, ciekawe, ciekawe. To powiedz mi, co powiedziałem. Że bez kompresji nie ma straty?
O matku, byłam blisko. Jak stąd na Giewont? No bo to przez ciebie się nie mogę skupić. O Jezu, słodziaki, no zżygam się. Dobrze, już wytłumaczę ci jeszcze raz, okej? Okay? Tak wolniej, wyraźniej. Jesteś kochany. Dobrze, dobrze. Obraz możesz dowolnie skalować. Mariusz jest naprawdę super. Nie dość, że jest na maksa przystojny, taki mądry. To zawsze mi pomaga ze wszystkim. Ja wiem, może i jesteśmy dopiero w gimnazjum, ale wiem, że spędzimy ze sobą resztę życia. Wow, jaki wspaniały związek Ingi i Mariusza. Ciekawe, co zaraz się wydarzy. Kocham początki odcinków, jak wszyscy są zadowoleni i szczęśliwi i nagle wielka tragedia. Inga jest przekonana, że ją i jej chłopaka czeka szczęśliwa przyszłość. No ale chyba najpierw weźmiecie ślub, nie? No tak, ślub weźmiemy tuż po 18. No, tylko z dziećmi będziemy musieli trochę zaczekać. Ja się cały czas zastanawiam, czy Mariusz o tym wszystkim wie. Bo ja to już nawet o dzieciach myślałaś? No tak, chłopczyk będzie miał na imię Krzyś, a dziewczynka Nikola. A wiesz, nawet dzisiaj możesz sprawdzić, jak będzie wyglądało wasze dziecko? Co ty, jak? No, jest taka aplikacja. O mój Boże, czy ktoś mówił o aplikacjach? Pikli! Zdajesz zdjęcie swoje i swojego chłopaka i tam wychodzi, jakie będziecie mieć dziecko. Żartujesz? I co, ono i to działa? No jasne, ja spróbowałam z takim Efronem. Powiem ci, że całkiem małe dziecko mogłabym z nim mieć. Chcesz spróbować? Jasne, dawaj. No dobra, no to jest ta aplikacja. Tutaj daję zdjęcie twoje i Mariusza i proszę. Niezbyt ładne to dziecko. Niezbyt ładne? To jest jakiś potwór. No, nie każdy musi mieć ładne dzieci. Ale przecież nie będę matką tego czegoś. Myślałam, że Mariusz jest idealny, ale najwyraźniej ma jakieś złe DNA. No i co teraz? Nie wiem, no wszystko miałam już zaplanowane. Matura, studia. Całe życie dosłownie zrujnowane z powodu jakiejś byle jakiej aplikacji z mikropłatnościami. Dzień dobry, my poprosimy sok pomarańczowy i wodę. Nie wiecie, co teraz zrobić. Złodę razem. Już daję wodę. No, czekaj, to czekaj. Chyba będziesz musiała się poświęcić, żeby być z nim i urodzić to dziecko. Nie, tak na pewno nie. Nie ma opcji, że będę matką tego czegoś. Chyba po prostu będę musiała z nim zerwać. Jezus Maria, Inga, nie przesadzaj. To dziecko nie może być aż tak brzydkie. Zerwi z Mariuszem. Inga postanowiła rozstać się ze swoim chłopakiem. Nie, nie mogę. Inga zainstalowała jakąś byle jaką aplikację do tworzenia obrazów dzieci. Zrywa z chłopakiem. A jaki byłby skutek uboczny, gdyby Inga zainstalowała Spikli? No, języka by się nauczyła. O nie. Mariusz jest w szoku, kiedy otrzymuje od niej wiadomość. Co się stało? Stary, Inga ze mną zerwała. Ale kulturalnie, SMS-em. Inga? Ta Inga, ale czemu? Nie wiem, ja muszę z nią pogadać. Uczeń jest załamany. Bardzo zależy mu na Indze i nie chce jej stracić. Inga, zaczekaj! Inga, powiedz mi, co jest grane. Nic, nie chcę z tobą gadać. Ale nie to jest mogę. Moja wina? Nie, tak! Zrywam z tobą. Czyli zrobiłem coś, co wkurzyło Ingę. Ale co to mogło być? Nie wiem, ale muszę coś zrobić, żeby to naprawić, bo mi na nie zależy i chcę, żeby była moją dziewczyną. No niestety, Mariusz, to są geny. Jak ja nie mogę zmienić tego, że będę miał prawdopodobnie kiedyś raka prostaty, bo w mojej rodzinie już kilka było, tak samo ty nie możesz zmienić tego, że jesteś po prostu brzydki. Mariusz nie rozumie, dlaczego Inga tak nagle go rzuciła. Uznał, że musiał zrobić coś złego, dlatego kupił kwiaty i chce przeprosić dziewczynę. Jak ty nie zdenerwowałem, to dlaczego ze mną zerwałaś? Sorry, ale śpieszę się na lekcję. Ale poczekaj, poczekaj, chcę wiedzieć, co jest grane. Najpierw ze mną tak zrywasz i teraz mówisz, że to nie jest moja wina? Nie mówię, że to nie jest twoja wina, tylko że mnie niczym nie wkurzyłeś. Ale ja już nie rozumiem ciebie. W tej sytuacji w ogóle nie możemy winić Mariusza. Nigdy by się nie domyślił, że dziewczyna z nim zrywa z powodu aplikacji. O Boże, no po prostu masz złe geny. Co mam złe? Geny. Myślałam, że jesteśmy idealną parą, ale nasze DNA do siebie nie pasuje. Ale wiesz co, ja sobie nie przypominam, żebyśmy jakieś badania robili czy coś takiego. Jest XXI wiek, tak? Nie potrzeba żadnych badań, wystarczy aplikacja. O Jezus Maria! Wyobraziłem sobie, że dokładnie w ten sposób wszystkie szury tłumaczą swoje teorie spiskowe. Come on, po co badania? Niepotrzebne są badania. Mam aplikację. O Jezus Maria! To tak idealnie pasuje! Ty chyba sobie żartujesz? Nie żartuję! Z tej aplikacji wynika, że gdybyśmy mieli dzieci, byłyby bardzo brzydkie. Wiesz co, my jeszcze nie... Jezu, ale ty jesteś niedojrzały! Przecież wiadomo, że gdybyśmy byli dalej razem, to kiedyś mielibyśmy te dzieci. A z tej aplikacji wynika, że byłyby one bardzo brzydkie. Urodziłyby się paskudy! Mariusz, ty teraz posłuchaj tego, co ci mówi Inga i się zastanów. Na pewno chcesz ją być? Ty chyba naprawdę wierzysz w tej aplikacji.
Wierzę, to są twarde fakty. Nie ma sensu, żebyśmy dalej byli razem. O Boże. Masz to dla ciebie. No i Mariusz dostanie teraz wpiernicz od chłopaka tej dziewczyny. Czyli to wszystko przez jakąś głupią aplikację? Ja myślałam, że coś zrobiłem złego. Mam nadzieję, że prędzej czy później Inga skapnie, że to jest jakiś i wróci do mnie. Wewrzyńska, Wernicki, Woźniak. Inga jest przekonana, że aplikacja jest wiarygodna i chce dzięki niej znaleźć idealnego ojca dla swojego przyszłego dziecka. Nastolatka zamiast uważać na lekcje informatyki, łączy w aplikacji swoje zdjęcie ze zdjęciami uczniów, którzy jej się podobają, ponieważ chce w ten sposób wytypować swojego nowego chłopaka. Nie wiem. No kogo ja pytam, jedynka? Dzień jak co dzień u pani Kłosek, co nie kumpel? To jest ładnie. A wy czym się zajmujecie? O czym rozmawiacie? Nic. W tej chwili proszę mi oddać telefon. Już. Ile razy mam powtarzać, że nie bawimy się telefonami podczas mojej lekcji? A to co to w ogóle jest? Pani profesor, bo to jest taka aplikacja. Nie. Skoro mowa o aplikacji, Speakly! Możesz mi na ekran narzucić logo Speakly, jeżeli ci się uda, ale wątpię. Która pomaga znaleźć idealnego ojca dla dziecka. Cisza! Skoro masz czas na takie bzdury, to pewnie wiesz, co oznacza skrót RGB. To oznacza miliard światełek! Tak. Red. Green. Black. Blue, a nie black. Dostajesz jedynkę i dostajesz także uwagę za bawienie się telefonem podczas lekcji, a ty dostajesz uwagę za rozmowy podczas lekcji. Żadna jedynka nie zepsuje mi dzisiaj humoru, bo dzięki tej aplikacji będę mogła sobie znaleźć idealnego chłopaka na całe życie. Znaczy, no, nie musi być taki idealny. Ważne, żebyśmy mieli naprawdę ładne dzieci. Priorytety, to się Inga szanuje. Uczniowie z klasy Ingi są zaciekawieni aplikacją, o której dziewczyna powiedziała na lekcji informatyki. Oczywiście, wystarczy, że dodasz tam swoje zdjęcie i chłopaka, z którym chciałabyś mieć dziecko, co nie? No i masz cały efekt. Apka robi wszystko za ciebie. Wow. Ej, a gdybyś tak połączyła swoje zdjęcie ze zdjęciem kosmity, to co by wyszło? Ale ty jesteś głupi. No, zwłaszcza, że nie istnieje zdjęcie prawdziwego kosmity. Nie istnieje zdjęcie kosmity. Właśnie. Ej, a zrób mi zdjęcie. Połącz i może jesteśmy dla siebie służeni. Tak, jesteś mądry? Proszę bardzo. No, jaki piękny. Nie mogę się doczekać efektu, powiem ci. Ojej, ale żyje. No, no, ojca się chyba nie nadajesz. Kurczę, no cóż poradzić, no, no będę tym księdzem w takim razie. Wszyscy o tym wiemy, nawet bez aplikacji. Ej, to nie jest śmieszne. Dla mnie na przykład to jest ważne, jaki dany chłopak ma geny. Ej, ty tak na poważnie? No jasne. No jak stoisz, debilu, no? Dobra, zostaw go. Zostaw, bo to jest jakiś debil. Jezu, jak ja nienawidzę takich typów. Wysoki, przystojny, chyba już wiem, z kim Inga będzie miała to dziecko. A szczególnie jego. W sumie ciekawe, jakie z nim miałabyś dziecko. Ej, weź, nawet nie... Za późno. No, całkiem ładny dzieciak. No, gorzej by było, gdyby odziedziczył charakter po tatusiu. No ale proszę was, wiadomo, że Inga by się nigdy z nim nie umówiła. No właśnie. No. A w sumie to kto ją tam wie? Nieprawda, nigdy. To prawda, że nie cierpię Maćka Bogusza, ale Boże, jakie to dziecko było ładne. Wprawdzie Maciek jest, ale najwyraźniej geny ma najlepsze. Może jednak warto z nim spróbować. Inga Sowińska wierzy, że aplikacja, którą ma w telefonie, przewiduje, z kim będzie miała w przyszłości najładniejsze dzieci. Z aplikacji wynika, że ojcem idealnych dzieci będzie Maciek Bogusz z gimnazjalnej 3C. Inga postanawia go poderwać, mimo że nie lubi chłopaka. FYI, ja już doskonale wiem, że część z was jest w trakcie dosłownie instalowania tej aplikacji do tworzenia dzieci. Powiem wam już teraz, to nie działa, kochani. To nie działa. I jakby działała, to moi rodzice by wiedzieli, jakbym wyglądał i by zrobili aborcję. Ale ty tutaj zostań, poczekaj na mnie. Okej, okej. Nie ma, no tam nic nie ma. Dobra, dawaj. No nie ma, no. Hej, Maciuś, potrzebujesz pieniędzy? A znamy się w ogóle? No właśnie nie, ale chciałabym cię poznać. Inga jestem. Inga?
i chcesz mi kupić coś do picia. Wow, skąd wiedziałeś? To ja już może pójdę. Spadaj, frajerzy. Inga właśnie nieświadomie ocaliła chłopca przed wpierniczem. No, to jak? No jasne, skoro ty stawiasz. Lubię sok pomarańczowy. Okej, tylko wiesz, że mi nie chodzi tylko o sok. Moim zdaniem idealnie do siebie pasujemy i powinniśmy być parą. Ty masz 8 lat, a ja 17! Wchodzę w to. Czemu nie? Tylko skocz szybko po ten sok, bo mi się pić. Okej, zaraz wracam. O co tej lasce chodzi? Zakochała się we mnie, czy co? Ale jaja. No ale skoro tak chętnie spełnia moje życzenia, no to mogę z nią chwilę pochodzić. Służąca mi się zawsze przyda, a poza tym może być całkiem zabawnie. Inga jest szczęśliwa, że Maciek zgodził się z nią chodzić. Nie wie, że chłopak zrobił to tylko po to, żeby się nią wysługiwać. Kiedyś będziemy mieć ogromny dom z wielkim ogrodem i dwójką najładniejszych dzieci na świecie. Maciek, ty to słuchasz? Wydaje mi się, że darmowy sok pomarańczowy może być niewystarczający. Dzieci? Chcesz mieć ze mną dzieci? No, przecież nawet teraz. Najpierw skończymy szkołę, potem studia, a potem będziemy mieć dwójkę najwspanialszych dzieciaczków na świecie. Aha, słuchaj, ale póki jesteśmy tu i teraz, to ja trochę zgłodniałem. Skoczę sobie na kepsę. A, jasno, chodźmy. Nie, nie, ja sam pójdę. Tylko dwie dychy potrzebuję. Masz może? Czemu nie mogę iść z tobą? No bo musisz jeszcze zrobić moje zadanie z geografii. Zeszyt jest w plecaku, jest na ostatniej stronie. Ale przecież ty jesteś rok wyżej, nie miałam jeszcze tych tematów. Poradzisz. Spokojnie, to polska szkoła! Tutaj nie ma zbyt wysokiego poziomu! Powodzenia, hej. Ty się zadajesz z tym. Tak się składa, że ten to mój chłopak. W którym momencie tyle osób nauczyło się mówić? Ja myślałem, że to jest tylko mój talent, tylko ja to potrafię. Nawet w tym nie jestem wyjątkowy. Co, to wolisz być z tym kretynem niż ze mną? To nie jest kretyn i tak się składa, że ma lepsze geny od ciebie. Bo ci powiedziała to ta głupia aplikacja. Ona nie jest głupia, sam jesteś głupi. Ale ciężki. Maciek specjalnie dla ciebie cegły spakował, żeby ci nie było za łatwo. Sam jesteś głupi. On cię w ten sposób testuje. Testuje, czy jesteś materiałem na idealną żonę, Inga. Mhm. Ja to myślałem, że z tą aplikacją u Ingi to jakaś chwilowa faza i myślałem, że szybko do siebie wrócimy. Chwila. Oni chcą nam wmówić, że Inga i ten jej chłop, były chłopak, Mariuszek, są tylko rok młodsi od tego Macieja niby? A ona wierzy w tą aplikację, jakby to była prawda. I zaczęła chodzić z tym Maćkiem Bogusiem, z tym kretynem. Nie pozwolę na to. Mariusz chce, żeby Inga zerwała z Maćkiem i wróciła do niego. Zamierza ją przekonać, że aplikacja, którą kierowała się przy wyborze chłopaka, jest niewiarygodna. Odrabianiem zadania domowego za tego nieroba, którego nazywasz chłopakiem. A ty co, zazdrosny jesteś? Nie, ale ty jesteś naiwna. Słuchaj, poszperałem w necie o tej aplikacji i ona to jest w ogóle wielkie, duże kłamstwo. Okej, niech będzie. Dobra. Zrobię to. Zrobię to swojemu telefonowi. Zainstaluję tego wirusa. Jak będzie wyglądać moje dziecko. No niech będzie. Oglądajmy w międzyczasie. Nie wiem, po co ciągle to powtarzasz, ale mieliście i tyle. Patrz, wszyscy w necie piszą, że to jest kłamstwo. Wielki, duży... Nie chcę mi się już o tym gadać. Jestem z Maćkiem i pogódź się z tym. Nie pogódź się z tym, że jesteś tym kretynem. Ej, kogo nazywasz kretynem, co? Co to zostaw za mnie. Widzicie, kochani? Pomiędzy nimi jest tylko rok różnicy. Dobrze, zobaczmy, no. Dodaj zdjęcie mężczyzny. Okej, dodaj zdjęcie kobiety. Okej, klik, analizuj! Yo, what the fuck? To po prostu mnie odmłodziło troszeczkę. Ale trzeba przyznać, dziecko z samym sobą byłoby piękne. Ale wracając, co nas obchodzi jakaś aplikacja do tworzenia bachorów? Spikli! To najlepsza aplikacja do nauki języka. Dobra, już nie będę, przepraszam. To mój były, nie chce dać mi spokoju. Co takiego? Już cię tu nie ma. Zostaw Ingę w spokoju, nawet ci na niej nie zależy. Masz 2 sekundy, żeby stąd albo cię załatwię, rozumiesz? To jeszcze nie koniec. Koniec będzie, jak się nie odwalisz od mojej laski. Twój koniec. To zobaczymy. Przepraszam cię za niego. Dobra, ty nie przepraszaj, masz pracę domową, rób dalej. Mariusz Zawojski chce przekonać koleżankę swojej byłej dziewczyny, żeby pomogła mu przemówić Indze do rozumu. Inga rzuciła Mariusza, kiedy z aplikacji w telefonie wynikło, że będzie miała z nim brzydkie dzieci. Dziewczyna jest przekonana, że aplikacja nie kłamie i nie wierzy Mariuszowi, że jest inaczej. No a to moja wina, że będziecie mieć brzydkie dzieci? Ty wierzysz tej aplikacji? Tak, wierzę. Ale pytanie brzmi, dlaczego wierzysz tej aplikacji? Dlaczego? A, w aplikacji było napisane uwierz mi. A nie, dobra, okej, dobra, to fair enough. A podoba ci się to, że Inga chodzi z Maćkiem Boguszem przez tą głupią aplikację? No nie, to akurat mi się nie podoba, no bo Maciek to
No właśnie, ona nie może z nim chodzić. Przecież widziałeś, jak on ją traktuje? Jakąś służącą. No a co chcesz zrobić? Nie wiem, może jakoś jej skłócić? Lepiej, ma pomysł! Mariusz, stwórz własną aplikację, która pokaże, że będzie mieli absolutnie przepiękne dziecko. Jacy są idealni ludzie, którzy będą mieli idealne dzieci, które będą dosłownie bogami? Robert Lewandowski i Ania Lewandowska. Ich dzieci będą rządzić tym światem, zobaczycie. Wiesz, a może najpierw ja z nim pogadam i powiem jej, że on ją źle traktuje i może z nim zerwie. Nie, to nic nie da. Musimy Maćka w coś wrobić. Nie wiem, że na przykład ją gdzieś obgadywał czy coś takiego. Wtedy Inga się na niego obrazi i będzie mega wkurzona. Okej, okay, no to jest dobry pomysł. Możemy tak zrobić. Co takiego? Inga, to nie ta. Okej, to, że Mariusz będzie spiskował przeciwko mnie, to mnie nie dziwi, ale ty? Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Inga, ale on ma rację. Maciek cię źle traktuje, powinnaś z nim zerwać. Nic nie powinnam robić. Maciek to mój chłopak i będę z nim do końca życia, a wam? Nic do tego. Ja z Maćkiem przeżyłam już tyle, że ja jestem pewna, że będziemy do końca życia. My jesteśmy już razem 3 godziny. No co za perze, Inga posłuchała mnie, jak rozmawiam z Patrycją. Teraz jakbyśmy nawet wyrobili w coś Maćka, to by na mnie uwierzyła. I ponownie, Mariusz, zastanów się. Inga? Na pewno? Jest dużo innych dziewczyn w tej szkole. Na pewno? Inga nie przejmuje się kłótnią z Patrycją i Mariuszem. Najważniejsze dla niej jest to, że Maciek jest jej chłopakiem. Jednak nastolatek ma powoli dość Ingi, która bez przerwy opowiada o ich wspólnej przyszłości. Przecież my jesteśmy nie do rozdzielenia, jesteśmy jak dwie krople wody. No nie, wyobrażacie sobie tak słuchać tego cały czas, bez przerwy, cały czas! Przecież nic nas nie rozdzieli, prawda Maciu? No pewnie. No właśnie, no przecież już niedługo wybudujemy sobie wielki jednorodzinny dom. Będę tam mieszkała ja, ty, Krzyś i Nikola. Czekaj, kto? Krzyś i Nikola, tak będą miały na imię nasze dzieci. Krzyś będzie tak, myślę, no nie wiem, rok, może 2 lata starszy od Nikoli, ale będzie bardzo kochał swoją młodszą siostrzyczkę, będzie jej pomagał w życiu, w nauce, będą nierozłączni. Już się nie mogę doczekać, jak będziemy kupować takie małe ciuszki, a ty im skręcisz ich pierwsze łóżeczko. Czy tak na poważnie? Oczywiście! Będą pewnie chodzili tutaj do tej szkoły, ale by było super, gdyby nauczyciele ich rozpoznali, co nie? Byłoby naprawdę ekstra. Myślę, że Krzyś pójdzie na prawo, a Nikola... Okej, okay. Ja wiem, że w tym odcinku to akurat Maciek jest tą złą postacią. On jest ten zły, on bije uczniów i tak dalej, i tak dalej. Ale z jakiegoś powodu teraz myślę, że to Inga jest tą złą. Maciek, uciekaj! Ratuj się! No, Nikola pójdzie na lewo. Proszę cię, weź się w końcu zamknij. Co? Sro, po prostu mam dosyć słuchania tego twojego trajkotania ciągłego i tych wszystkich bredni. Ale Maciuś... Weź mnie nawet nie dotykaj, nie odzywaj się już do mnie nigdy, okej? Okay? Ale Maciuś, co z Krzysiem? Naszym dzieckiem? Miałam spędzić z Maćkiem resztę życia i mieliśmy mieć takie ładne dzieci. Prawie się udało! Te 4 godziny to prawie jak reszta życia. Inga Sowińska z gimnazjalnej 2A jest załamana, bo rzucił ją Maciek Bogusz, z którym według aplikacji w telefonie miała mieć w przyszłości piękne dzieci. Nastolatka jest zrozpaczona i uważa, że jej plany na życie zostały zrujnowane. Czy po tych dzieciach, które mieliście mieć? Tak, chętnie ci opowiem. To mój synek Krzysiu pójdzie na studia na prawo, gdzie pozna piękną studentkę o imieniu Kasia. Kasia będzie na imię. I z tą Kasią będą mieli dużo dzieci. To będą moje wnuki. I mogę ci tak opowiadać dalej, bo mam rozpisane 30 pokoleń w przód. Zmuwała się, spadaj. Nie przejmuj się. Ja wiem, się nie przejmuj. Dobra, idziemy? Nie mam po co. No chodź. Wiesz, ja pójdę. No to tak, najlepiej iść. Kocham panią Kłosek. Widzi smutną uczennicę, która siedzi na ziemi i prawie płacze. Zamiast podejść, zapytać się, co się dzieje, Inga, wszystko w porządku, to ona podchodzi i tylko do sali. Jezu, kocham tą kobietę, Boże. Jak przez jakiś czas, gdy wyszedł nowy Resident Evil, to był Resident Evil Village chyba, tam była taka kobieta. Nazywała się Lady Dimitrescu? Taka duża wampirzyca. I nagle cały internet oszalał na punkcie dużej wampirzycy. Głównie dlatego, że ona była właśnie straszna, ale jednocześnie taka trochę sexy i tak dalej. Ja mam takie same uczucia w stosunku do pani Kłosek. Boję się, ale jednocześnie no... Pani profesor, ale pani nic nie rozumie. Zerwałam z chłopakiem, który mi się podobał, ale nie mogłam mieć z nim ładnych dzieci. A chłopak, z którym mogłam mieć piękne dzieciaczki, ze mną zerwał. A co ty za bzdury opowiadasz?
No nie mów, że uwierzyłaś w tę kretyńską aplikację, którą wczoraj bawiłaś się na lekcji. I teraz pojawia się pytanie, pani Kłosek. Czy na pewno pani chce w tej szkole uczyć, jak pani ma takich głupich uczniów? No na pewno. Jak podsumujemy moje wszystkie rady w dzisiejszym odcinku, to ograniczają się do zerwania, zainstalowania aplikacji Speakly i rzucenia pracy przez panią Kłosek. Świetnie mi dzisiaj idzie, cudownie. Ona nie jest kretyńska. Mówi prawdę. Prawda, tak. Masz na pewno w telefonie zdjęcia swoich rodziców. Proszę połączyć je w aplikacji. Holy fucking shit, to jest tak oczywiste, a na to nie wpadłem. Dziękuję, pani Kłosek. Ale po co? Proszę połączyć w aplikacji, chyba wyraziłam się jasno. Dobrze, już. Ale to dziecko powinno wyglądać jak ja. Powinno, gdyby ta aplikacja się do czegoś nadawała. A nadaje się wyłącznie na śmietnik. God damn, pani Kłosek! Ja sam zacznę rysować fanarty z panią. Ale pani profesor, ja nie rozumiem. Dlaczego nie rozumiesz? Ta żałosna aplikacja tworzy przypadkowe zdjęcia dzieci. To ja nie rozumiem, jak mogłaś na to nie wpaść. A jak na tym zarabiają? No prawdopodobnie trzeba wysłać parę złotych, jeżeli chcesz dostać to zdjęcie dziecka. Które nawet nie będzie twoim zdjęciem dziecka, bo to będzie jakieś randomowe zdjęcie z internetu. Czyli, że mam szansę mieć jednak ładne dzieci z Mariuszem? Nie wiem, tylko jak będzie u nich z inteligencją. Bardzo dziękuję, pani profesor. No nie ma za co, właściwie powinnaś dostać jedynkę. Jak ja ją kocham! Za to, że nie zrozumiałaś działania tak prostackiej aplikacji. Wracamy do lekcji, dosyć czasu już przez ciebie zmarnowałam. Czyli Mariusz jednak miał rację co do tej aplikacji. No, byłam głupia, że go nie posłuchałam. Mam nadzieję, że mi wybaczy. A ja właśnie mam nadzieję, że będzie odwrotnie, że ci nie wybaczy. Bo Mariusz, ty, królewiczu, zasługujesz naprawdę na kogoś lepszego niż Inga, serio. Indze jest wstyd, że uwierzyła aplikacji i przez to zerwała z fajnym chłopakiem. Ma nadzieję, że uda jej się go odzyskać. Weź go sobie, lepiej powiedz, jest twój chłopak. No, mam nadzieję, że na niego patrzę. A co z Maćkiem? Zerwaliśmy się ze sobą. Słuchaj, przepraszam cię, miałeś kompletną rację co do tej aplikacji. Jest głupia i kłamie. Ale rano mówiłaś inaczej. Wiem. Kompletnie zwariowałam na jej punkcie, naprawdę. No nie! Nie działa. Super. Dzięki. A co jeżeli mały Mariuszek, mimo że nam się wydaje takim super fajnym, normalnym chłopakiem, jeżeli on jest taki sam jak Maciej i też wykorzystuje Ingę na kasę i prosi cały czas o soczek, a może mu robiła prace domowe? Słuchaj, zawsze marzyłam, żeby mieć z tobą ładne dzieci, a kiedy dowiedziałam się, że mogłoby być inaczej, no to kompletnie zwariowałam. Co ty znowu o tych dzieciach, dziewczyno, no kurde. Nie myślisz, że nie jesteśmy za młodzi na taki temat? Masz rację. Jesteśmy. Masz rację, jesteśmy. Wrócimy do tego za tydzień. Bardzo się przepraszam, naprawdę bardzo cię lubię i chciałabym, żebyś znowu był moim chłopakiem. Po tym wszystkim, co od ciebie usłyszałem rano, że jestem głupi i w ogóle. Okej, kumam, zepsułam wszystko. Zaczekaj, może nie wszystko. Dobra, czekaj, może nie wszystko, ale będzie cię to kosztować dwa soczki. A i pracę domową z matematyki, nie zapominaj o tym. Lubię cię, tylko błagam, zastopuj z tymi aplikacjami, dobra? Jasne, koniec z aplikacjami. Dobra, super. No chyba, że oczywiście Speakly! Ja jakieś PTSD u moich widzów wywołam, że oni zamiast zainstalować aplikację Speakly, zaczął się jej bać. A jednak mi wybaczył, ale jestem szczęśliwa. Już nigdy nie uwierzę żadnej głupiej aplikacji. Wiem, że to z Mariuszem chce być i nic tego nie zmieni. Ja się naprawdę tylko modlę o to, żeby Inga niedługo nie odkryła horoskopów. Bo w którymś horoskopie na 100% przeczyta, że nie pasuje do Mariusza i znowu z nim zerwie. Inga Sowińska i Mariusz Zawojski znów są parą. Inga nie wspomina już przy Mariuszu o planach na resztę życia, ale nie rezygnuje z marzeń o idealnym związku. Co tam ciekawego masz? Znalazłam nową super aplikację. Nie! Nie! Gdzie możesz zobaczyć, czy ty i twoja dziewczyna pasujecie do siebie pod względem charakteru. Głupota z tymi aplikacjami. Jezu, prawie zawału dostałem. Jezus Maria, dzięki Bogu. O! Bez sensu w ogóle. No, dokładnie. Cieszę się, że tak mówisz. Wiecie co, dziewczyny, ja was zostawię. Porozmawiajcie sobie. Do następnej przerwy. Cześć. Pa. Pa. Nie musiałaś być taka niemiła.
Co ty powiedziałam tak tylko, żeby Mariusz się nie obraził? Co to za aplikacja? Fuck's sake! Mariusz, tyle dziewczyn w szkole, serio, no! No dobrze, kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka, naprawdę fajnego odcinka na kanale La Cardum. I oczywiście także jeszcze na końcu chciałem was zachęcić do zainstalowania naprawdę super aplikacji Speakly. I tak mówiąc zupełnie poważnie przez chwilę, to jest naprawdę fajna aplikacja i wam mogę już szczerze polecić. Macie link w opisie. I ja się z wami żegnam. Oczywiście, jak zawsze na koniec, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. A także wejdźcie na mojego Instagrama i widzimy się już niedługo, bo na moim kanale za 2 dni. Do zobaczenia. Ja to jestem crazy. Czasami jem płatki z sokiem pomarańczowym. Tak, lubię świat w chaosie. Pan Bartuś, mogę pieniążek, mogę wypłatę.